Witam was widzowie na kolejnym odcinku, a dzisiaj Sympaliona zostawił mi wiadomość i to nie jest byle jaka wiadomość, ponieważ widzowie, jest to wiadomość odnośnie mojego kanału na YouTubie, rozumiecie to? Kanał Bzyku jest zagrożony, widzowie, ja wam zaraz powiem dlaczego. Zobaczcie, idę sobie tutaj, ja generalnie sobie mieszkam w domu syna Paliona, co prawda on mnie za bardzo tutaj, powiem wam szczerze, nie lubi, jak mnie widzi to ucieka, nie wiem w sumie dlaczego, może dlatego, że ja jestem z przyszłości i on wie, że on jest tak naprawdę bzykiem i widzowie, no nie wiem, nie mam pojęcia jaka jest jego powód, ale zobaczcie na tą wiadomość. Tutaj, wiadomość dla tego bzyku. Dokładnie, dostałem wiadomość od syna Paliona, który napisał mi tutaj takie tabliczki. Patrzcie na to, po pierwsze, nie mieszkaj w moim domu. Dobra, świetna sprawa, a po drugie, chcę dostać twój kanał, to mnie bardzo niepokoi, to znaczy daj mi dostęp do twojego kanału. Ja mam kanał syn Paliona i mam ponad 50 tysięcy subskrypcji. No widzowie, to jakby teraz zobaczył ten kanał syn Paliona, to by się troszeczkę zdziwił, że tak powiem, bo mam ich o wiele więcej, to co? Dasz mi swój kanał ok, napisz w książce i daj ją do przedszkola. I patrzcie na tą książkę, ale ta książka jest idealna, bo już to widziałem. Patrzcie na to. Kanał, kanał Bzyku i macie tak, nazwę, hasło i ilość subów. Po co synowi Paliona wiedzieć ile, jaka jest moja ilość subów? No nie wiem, nie mam pojęcia. Ja chcę wam tylko przypomnieć, widzowie, że my się cofnęliśmy w czasie i teraz syn Paliona sprzed 2 lat to jestem tak naprawdę ja, tylko 2 lata temu, który jeszcze nie pokazałem się jako Bzyku i miałem wtedy właśnie ponad 50 tysięcy subskrypcji. Powiem wam szczerze, to jest i tak dużo. No to jest naprawdę dużo, 50 tysięcy subskrypcji. Ale teraz mam, widzowie, prawie 200. Jak ja nie wiem, czy ja mam napisać szczerze, czy może mam napisać nieprawdę. I dostałem taką oto książkę, a przy okazji jeszcze dostałem takie zawiadomienie, że nie mieszkaj w moim domu, więc wiecie co pomyślałem, widzowie, że po pierwsze, dzisiaj zadecydujemy wspólnie, czy dać dostęp synowi Paliona do mojego kanału. Ja nie wiem, co się może stać, co syn Paliona ma zamiar z tym zrobić, ale wiecie co? To może być mega, ale to mega ciekawe. Nie wiem, jakby syn Paliona na przykład wszedł i zobaczył generalnie, co się z moim kanałem dzieje. Ej, to by było naprawdę mega, to mega dobre. Ja nie wiem, jak to się stanie, ale widzowie, właśnie, czekajcie, zanim to zrobimy, syn Paliona poprosił mnie, żebym się wyniósł z jego domu, więc wiecie, co my zrobimy? My się faktycznie z jego domu wyniesiemy i pójdziemy dosyć blisko, ponieważ postanowiłem, że gdzieś tutaj, w tym miejscu, zrobię sobie taki mini domek, a dokładnie, wiecie co? Tak sobie postanowiłem. Ej, w sumie ja już mam domek. Ty patrzcie na to, widzicie tą pszczołę? O, jaka ona jest wielka! Ona jest ogromna! What? Ale nie, widzowie, w tej pszczole nie chcę mieszkać. Ona jest jakaś za duża, a jestem taki mały, ale chciałbym sobie zrobić domek gdzieś tutaj, na przykład na drzewie. Zrobiłbym to sobie taki szybki, prowizoryczny. Mam tutaj materiały, więc nawet czekajcie, może na tym wielkim drzewie, tutaj gdzieś. O, czekajcie, to drzewo jest chyba dobre, tak mi się wydaje. Chodźmy tutaj, ponieważ syn Paliona nie chciałby chyba, żebym mieszkał tam z nim, więc dobra, ja z nim nie mieszkam, a my w tym czasie musimy się jeszcze zastanowić, czy my tak naprawdę rozważamy w ogóle to, żeby dać synowi Paliona dostęp do mojego kanału. Ja nie wiem, co się wtedy może stać. Co syn Paliona ma zamiar zrobić z moim kanałem? Jasne, jest jakaś szansa, że może zrobić coś złego, ale ja szczerze, jakbym 2 lata temu dostał dostęp do jakiegoś kanału, który ma taką ilość subskrypcji, jaką teraz mam, to wiecie co, to ja bym raczej szanował ten kanał. Nie zrobiłbym nic złego, dlatego czekajcie. Czemu ja jestem w ogóle... Ja się kręcę, jak ja jestem taki niski, widzowie, to się wszystko tak źle robi, źle się buduje, źle się chodzi. No dobra, trudno, wiecie co zrobimy. Najpierw to trzeba tutaj wyczyścić. O, taki teren zróbmy. Tutaj chyba nie można w ogóle wejść, to tędy nie będzie się dało wejść. Tutaj to zostawimy, a tutaj? Tutaj będzie się dało. O, czekajcie, wejść. No nie mogę, ta skrzynka mnie blokuje. Come on! Panie skrzynko, dobra, proszę to rozwalić. I zbudujemy, w sumie już tutaj jest zbudowany w miarę taki domek, więc ja nie będę tutaj za dużo rzeczy robił. Piek, o, mogę to rozwalić? Dobra, elegancko. Z tej strony oraz z tej strony pnącza, proszę bardzo, elegancko. Cyk, popuścimy tutaj do samej góry. To w tą stronę będzie, że tak powiem, szło. I teraz tak, wiecie co, ja bym chciał zrobić jakieś takie półpłytki, żeby to wyglądało dosyć spoko. Czekajcie, o nie, ej, czekajcie, drewno. Ej, o nie, tu z liście mi chyba się ten rozwalają, o nie, szybko tropikalne drewno. Dobra, pyk, tutaj stawiamy, wiecie co, zrobimy taki prowizoryczny mały domek, w sumie. Wiecie co, tutaj już jest jakiś taki mini. Ej, czekajcie, liście mi się niszczą, czy mi się wydaje, na stówę mi się niszczą liście, o nie. Nie, więcej, czekajcie, więcej drewna tu trzeba chyba postawić. Jak jest drewno, to jest chyba git, nie, to wtedy liście się nie niszczą. O nie, a może wyżej to zrobić? Może to trzeba zrobić tak, dobra, pyk, teraz będzie git, nie? Teraz jest okej, chyba tak, widzowie. Nie wiem, dlaczego mi mój domek na drzewie nie działa. Co to ma być? Dobra, czekajcie, wiecie co zrobimy? Taki mini domek. Raz, dwa, trzy, coś takiego. Tutaj po prostu w tym miejscu to zrobimy. Tak samo jak tutaj też zrobimy pyk, pyk, pyk. O, żeby to było symetryczne. I uwaga, w tym miejscu raz, dwa, trzy. Dobra, elegancko. I uwaga, tutaj raz, dwa. Dobra, ślicznie, widzowie. To będzie naprawdę mały domek. Tym bardziej, że my jesteśmy tak w ogóle swoją drogą bardzo mali, jak sami widzicie. Coś takiego. Dobra, zróbmy jeszcze. Tutaj postawmy jedno, tutaj postawmy jedno. Ej, ja to... Ty, co tam robisz, Chipson? Ej, dobra, nie mam pojęcia, widzowie. Nieważne. Dobra, walić to, wiecie co, szybko. Zbudujmy to po prostu. Coś takiego małego, prowizorycznego. O, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Dobra, dobra, zróbmy sobie coś takiego, okej. I teraz widzę, wiecie co, trzeba to jakoś przykryć. Nawet nie wiem, dobra, liściami to przykryję po prostu. Zróbmy to takie mega.
ale to mega proste, widzowie. To ma być po prostu taki domek, co by mnie po prostu przed deszczem, że tak powiem, chronił, a nie jakaś nie wiadomo jaka willa, prawda? Więc zróbmy sobie coś takiego, okej, elegancko, pyk. Dobra, ślicznie, mamy tutaj daszek elegancki, czekajcie, siup, idziemy tutaj. Dobra, no jest to taki dosyć prymitywny domek na drzewie. Przydałoby się jeszcze tutaj jakaś, oprócz właśnie skrzyneczki, jakaś może crafting czy coś takiego. O właśnie, ten mój piec bym wziął. W ogóle, wiecie co, widzowie? To są moje rzeczy. Tutaj był chyba tylko jeden piec na Paliona, więc ja powinienem te wszystkie rzeczy wziąć. O nie, ja się chyba tutaj w ogóle nie dostanę na górę. O niej tu lian brakuje. Dobra, to czekajcie, weźmiemy jeszcze szybko te liany. I przy okazji, widzowie, wiecie co, ja muszę się jeszcze na pewno, ja nie wiem, ja myślę, że to jest może zły pomysł jednak podawanie hasła synowi Paliona, no co wy o tym myślicie? Jak dla mnie, no nie jest to chyba najmądrzejszy pomysł zdecydowanie, ale no trzeba, ja powiem tak szczerze, no to by było ciekawe, to by było naprawdę ciekawe, jeżeli syn Paliona wejdzie na moje konto i zobaczy, co, 200 tysięcy subskrypcji i kto to jest? W ogóle, ej, to będzie naprawdę ciekawe, to będzie bardziej ciekawe niż mi się wydaje. Dobra, walnijmy tutaj te dwa piecyki eleganckie i wiecie co, idziemy na górę i uwaga, widzowie, wpisuję te moje hasła wszystkie, to wszystko, co jest mi tutaj, że tak powiem, co jest potrzebne temu synowi Paliona, żeby wejść na moje konto. Ej, widzowie, dobra, to mega ciekawe. Ja nie wiem, o, ja się troszeczkę stresuję, powiem wam szczerze, bo jeszcze chyba nikomu nie podawałem tak po prostu wprost moich tego, mojego hasła, ani niczego do YouTube'a, więc nie wiem, widzowie, to jest, powiem wam szczerze, bardzo, ale to bardzo podejrzane. Kurde, o, weźmy sobie tutaj. Dobra, jesteśmy, tylko brakuje mi właśnie, troszeczkę mi brakuje pochodni. Weźmy tylko pochodnię ładną, zróbmy. Elegancko, proszę bardzo, pochodnia jest, jest pochodnia, tutaj postawmy sobie pięknie. Dobra, mamy jakiś taki prowizoryczny szałas, powiedzmy, na drzewie, to co lubię. I uwaga, teraz wiecie co trzeba zrobić? Pyk, tutaj postawić piecyka. Dobra, załóżmy, że to jest gotowe. I teraz, słuchajcie, przyszedł czas na to, na książkę z piórem. Kanał Bzyku, widzowie, piszemy to czy nie? Dobra, wiecie co? Napiszmy to. Skoro syn Paliona chce przejąć ten kanał, to dobra, nazwa Bzyku. Hasło, wiecie co? Hasło. Chciałbyście znać moje hasło, widzowie, ale wam niestety go nie podam. Podam to po odcinku, więc napiszę to za chwilkę, tylko nie teraz. Ale czekajcie, jeszcze ilość subów. Ile mam tam subów? Chyba 195. Tyle chyba subów, nie? Widzowie, dzięki wam w ogóle wszystkie za, widzowie, subskrypcji i, że tak powiem, łapeczki do góry. Za to wszystko wam mega, ale to mega dziękuję. Jak nie zostawiliście subskrypcji, to zostawcie, bo wbijamy 200 koła. Może nawet napiszę 200 koła? Nie, nie, bo to bym wtedy oszukał tego syna. Nie, dobra, napiszę tyle. Ale widzowie, jakbyśmy wbili 200, to by było naprawdę super, bo to jest okrągła liczba i już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Ale dobra, idziemy. Gdzie my się tam mieliśmy spotkać? Nie wiem, widzowie, czekajcie, on coś mówił, że my się mamy spotkać w przedszkolu, tylko go nie ma w ogóle na serwerze. Jest tylko na serwerze Chipson, więc nie wiem, na pewno mamy iść do tego przedszkola. A dobra, przejdźmy się, co nas to szkodzi? Na pewno w przedszkolu to miało być, bo gdzieś to miało być. To co, dasz mi kolę i daj ją do przedszkola. Napisz w książce i daj ją do przedszkola. Dobra, 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 piszemy ją i damy ją do przedszkola. Ja powiem wam szczerze, to może się źle skończyć, naprawdę, ale jeżeli, może to być też naprawdę ciekawy eksperyment. Co jeżeli ja podam te hasło, to wszystko i na przykład syn Paliona, nie wiem, może mi podziękuje i coś mi da. Może będzie wiedział, jak wrócić na Palionowo. Ej, to by to takie normalne. Chociaż szczerze byłoby to dosyć zaskakujące. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra, tam jest przedszkole. I ile tu jest mobów? Ja cię kręcę, czemu to Palionowo jest tak nieoświetlone? Nie mam pojęcia, dobra, wejdźmy sobie tędy. I czekajcie, czemu w ogóle, nie zastanawia, czemu tam jest jakiś, chwila, tam da się przejść w ogóle? Tu się bo nie da przejść, nie da się przejść, nie, dobra, tu się da przejść. Dobra, tu jest gicier, tu jest gicier, tu jest gicier, więc. Ej, co, co jest, ej, zaraz, co? Ej, chwila, nie, dobra, ej, chwila. Ej, co to było, ej, zaraz, 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 chwila. Ej, to jest syn Paliona i on mnie oszukał. Daj mi dostęp do twojego kanału, proszę. Ej, dobra, czekajcie, syn Paliona. Ej, co ty zrobiłeś? Ej, dobra, nie, 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 widzowie, 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 czy wy to widzieliście? Ej, czekajcie, czy syn Paliona zrobił na mnie pułapkę? Tylko co to jest za pułapka? Ej, syn Paliona. Dobra, ja widziałem, że syn Paliona jest głupiutki, nie jest jakiś mądry, znaczy to jestem ja. No, dobra, okej, 3 lata temu nie byłem jakiś najmądrzejszy, zresztą teraz też nie jestem, ale no proszę was, zrobienie takiej pułapki. Ej, co to miało być? Dlatego on chciał, żebym zostawił to w przedszkolu, bo on na mnie zrobił pułapkę. O, nie, 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 synu Paliona, wiecie co? Dobra, ej, dobra, zostawimy to. Zostawimy to, ale czekaj, ale napiszemy mu PS, napiszemy mu PS, coś tam, tylko nie wiem, właśnie, co dać temu synowi Paliona? Tylko nic, nie niż, tylko nic nie psuj. W sumie syn Paliona chyba nic nie będzie chciał tutaj robić, ale dobra, tylko coś tam, tylko nie rób nic złego. Nie rób nic, nic złego. Dobra, widzowie, ja powiem tak, ja zrobię w ten sposób. Ja zostawię mu tą książkę tutaj, pek. Ja mam przecież przedmioty, ja mogę sobie uciec. O nie, co ja zrobiłem? Ja sobie włączyłem te receptury, nie chcę tego, dobra. Wiecie co, ja uciekam. Niech syn Paliona sobie weźmie tą książkę. Łomatka, tu jest ciemno, czekajcie, o, teraz jest jasień. Niech on sobie to weźmie, dobra. Dajmy mu to, niech chłopak się cieszy. Widzowie, zobaczymy, trudno, ja naprawdę chciałem przetestować, co się stanie, bo syn Paliona był 2 lata temu i on chyba w tym swoim czasie. Ej, co, co to, ej, dobra, o, ja cię kręcę, dobra, wychodzę stąd, nie idę tu. W każdym razie
w jego, że tak powiem, życiu, na tym Palionowie, on miał jeszcze 50 tysięcy subskrypcji. Ja mam teraz prawie 200, więc powiem wam szczerze, jest to naprawdę duża różnica. Ja nie wiem, co on zrobi, jak on się o tym dowie. Dobra, wiecie co, ja po prostu nie będę wychodzić. Ja naprawdę nie mam sił i nie mam czasu, żeby po prostu z tego wychodzić. Widzowie, ja powiem tak, niech się dzieje wola nieba. Jak jutro coś się stanie z moim kanałem, to to jest wina syna Paliona. W każdym razie zostawcie łapeczkę i subskrypcję, a ja się z wami żegnam. A nie, zapomniałem napisać mu jeszcze hasła. No to wracam się i z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!